Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Tomek, remisujecie z GKS-em Tychy 2-2. Jaki nastrój panuje w szatni po tym meczu? Myślę, że wszyscy w szatni się zgadzamy, że można bardziej powiedzieć, że to stracone 2 punkty, bo kontrolowaliśmy ten mecz, mieliśmy wiele sytuacji niestety niewykorzystanych. GKS bardzo skuteczny, wszystko co miał to wykorzystał i no niestety 1 punkt, ale ciężki teren, więc myślę, że trzeba też szanować, że przynajmniej ten punkt się udało wywieźć i patrzymy teraz już na ostatni mecz ze Skrom. Spodziewaliście się, że ten mecz będzie dość otwarty, no zwłaszcza w pierwszej połowie, bo jedna i druga drużyna obie grały ofensywnie, obie chciały grać w piłkę. Tak, spodziewaliśmy się tego po tym meczu, bo wiemy, że Tychy są takim zespołem bardzo otwartym, ofensywnie grającym, który dużo bramek strzela i traci, tak samo było dzisiaj. Mecz był otwarty, kontrolowaliśmy w większości grę, stwarzaliśmy dużo sytuacji, ale no, tak jak mówiłem, nie udało się wszystkich wykorzystać, przez co wracamy tylko z 1 punktem. Dobrze się dzisiaj czułeś na boisku? Statystycznie chyba dobrze, bo 2 asysty zanotowałeś. Rzadko się zdarza chyba, że w jednym meczu 2 asysty zanotować. Myślę, że można powiedzieć, że za rzadko, ale tak, dobrze się dzisiaj czułem fizycznie i wychodziło wiele, dużo siły miałem i myślę, że pomagałem wiele drużynie. Niestety nie udało się pomóc ten trzeci raz i pomóc przy jakiejś kolejnej bramce, więc skończyło się tylko na 2 asystach.